A te zasady polegały na tym, że każdy uczeń musiał być z każdej lektury przepytany. Więc nie było szans. Wszyscy musieli zostać przepytani. Ale jego zasady brzmiały też w ten sposób, że niezależnie od tego, czy kolejne dwie lektury były tego samego autora, zawsze rozpoczynało się od życia i twórczości autora i geneza powstania utworu. A więc to były pierwsza lekcja poświęcona życiu i twórczości autora. I to nic, że poprzednia lektura też była tego samego autora, znów było to samo. Kolejną zasadą, którą miał, to była zasada, kto dzisiaj chce się zgłosić na ochotnika. Już niektórzy wiedzą, kto się zgłaszał na ochotnika przy tych pierwszych lekcjach. Nauczyłem się życia i twórczości tych autorów tych lektur. Uczyłem się genezy powstania, bo to było całkiem proste, przyzwoite, nie trzeba było opasłych tomów czytać, a potem sobie siedziałem spokojnie i tak dalej. I wyobraźcie sobie, 5 lat, chodząc do szkoły średniej, pan tego nie zauważył, że zawsze ten sam uczeń zgłasza się jako pierwszy do tego, a klasa wiedziała, ja już miałem układ z klasą, żeby nikt nie próbował mi wchodzić w temat. No i w ten sposób przebrnąłem. Drodzy, dlaczego o tym mówię? Wspominam, bo dzisiaj będzie trochę o genezie powstania utworu, który będziemy się zajmować. Dlatego, że przez lata uświadomiłem sobie, że patrząc na teksty Bożego Słowa, na poszczególne księgi, przynajmniej dla mnie, ich treść jest o wiele bardziej wzbogacona, wtedy, kiedy znam trochę szerszy kontekst ich powstania i mogę się temu bardziej, że tak powiem, przyjrzeć. Ale żeby być też mniej więcej na czasie, ostatnie kilka lat w naszym kraju chyba najmodniejszym było słowo jakie? Nie wiecie, no to muszę wam podpowiedzieć. Mam nadzieję, że mi się to uda. Teraz oczywiście już to zostało zdetronizowane, bo jest ten latający jakiś taki, czy nie lot, ale podobny do konia. W każdym razie nieważne. Konstytucja. Słowo wypowiadane, słowo krzyczane. Ale czy wiesz, co to znaczy? Czy każdy z nas wie, co to znaczy konstytucja? A czy każdy z nas wie, co w tej konstytucji, o której się tyle mówiło i jedni mówili, że ją łamią, drudzy, że coś tam jeszcze innego z nią robią, że ją trzeba zmienić. Czy tak naprawdę my wiemy, co tam jest, ile tam jest jakichś artykułów i czego to dotyczy? Czy konstytucja jest takim opasłym tomem jak kodeksy karne czy cywilne? Nie, to jest cieniutki zeszycik i tam jest niewiele artykułów, ale bardzo istotnych, jeśli chodzi o zorganizowanie i ustalenie funkcjonowania danego społeczeństwa, danego narodu. Konstytucja. Nie mówcie się. Dobrze, że nikt nie wyszedł. Nie mam zamiaru poświęcać uwagi polityce. Jestem tutaj z powodu, zupełnie z innych powodów, aby zwracać naszą uwagę i koncentrować na Bożym Słowie. Ale żeby po prostu móc kontynuować pewne myśli, popatrzmy na definicję, jedną z wielu, jakie można znaleźć. Czym jest konstytucja? Konstytucja z łaciny constitutio znaczy ustanowienie. To jest podstawowy akt określający ustrój, nadane prawa, przywileje i obowiązki.
A więc widzicie, jest to coś bardzo istotnego. Coś, co określa, co jest moim prawem, co jest moim przywilejem, co mi się należy. Nie, że sobie wykrzyczę, bo chciałbym wykrzyczeć, że coś mi się należy. Ale co zostało ustanowione? To stanowi konstytucja. Drodzy, list apostoła Pawła do Efezjan. To jest konstytucja. To konstytucja Kościoła, ustanowiona przez Boga dla chrześcijan. I chciałbym, aby to zdanie, ta myśl towarzyszyła nam za każdym razem, kiedy bierzesz do ręki Biblię i otworzysz sobie list do Efezjan. To chciałbym, abyś modlę się o to. Nie ja chciałbym, tylko pragnę, ale modlę się również o to, aby w naszych umysłach pojawiała się świadomość, że biorę do ręki konstytucję. To nie jest wielki, gruby list, jakaś trudna do przeczytania księga. 6 rozdziałów. Ale to, co w niej jest zawarte, to ustanowienia, Boże ustanowienia, które dotyczą Kościoła Jezusa Chrystusa, którego On jest głową. I tam znajdziemy nadane prawa, ustrój, który panuje w tym Kościele. Tam znajdziemy przywileje, jakie ma Kościół i poszczególni chrześcijanie, ale także tam znajdziesz, jakie są twoje i moje obowiązki. Więcej, konstytucja ta zawiera również bardzo szeroki, jak na konstytucję, opis, jak prowadzić duchową walkę. Wiecie, dzisiaj, nie tylko dzisiaj, od dawna słyszę, że chrześcijanin to jest żołnierz w armii Jezusa Chrystusa, staczamy walkę, musimy walczyć. Będziemy się przyglądać, co w konstytucji jest napisane na temat naszej duchowej walki. I myślę, że niektórzy mogą być zaskoczeni. A więc konstytucja. Jak przystało na konstytucję, to ma preambułę. To możemy sobie przeczytać tą preambułę. Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa do świętych, zamieszkałych w Efezie. Będziemy o tym momencie też jeszcze mówić dzisiaj. Wiernych w Chrystusie Jezusie. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus, będą waszym udziałem. To tyle, jeśli chodzi o tak zwaną preambułę, czyli wstęp do konstytucji. Nasza konstytucja też ma preambułę. Pamiętam, jak w latach 90., gdy była ustanawiana, ile to było dyskusji na, już nie tyle nad samymi artykułami konstytucji, ale ta preambuła, czy tam się ma znaleźć wątek chrześcijański, czy tam ma być odniesienie do Boga, czy nie ma być odniesienia do Boga. Wszystko to było dyskutowane i uważane, że jest bardzo istotne. Tutaj chciałbym zwrócić waszą uwagę na taki pewien element. Niedawno mieliśmy przecież wykłady na temat listów w ogóle Pawła, apostoła Pawła. Jest taka ciekawostka, że wszystkie listy apostoła Pawła w Nowym Testamencie zawarte, jeżeli nie pierwszym słowem, to na pewno w pierwszym wierszu słowo Paweł, jego imię się pojawia. Nie ma takiego listu, który napisał Paweł i który jest w twojej Biblii, żeby nie było tam imienia Paweł. A więc to taka
taki wyróżnik, taka marka, taka ciekawostka, jeśli chodzi o listy apostoła Pawła. A więc mamy konstytucję, list apostoła Pawła do Efezjan. I tu chciałbym powiedzieć tak. Ten list jest naprawdę szczytowym rozwinięciem myśli nowotestamentowej. Te tak głębokie przemyślenia i prawdy, które są w nim zawarte i przedstawione, fragmentarycznie występują w innych listach czy księgach również. Ale tutaj w zestawieniu stanowią jeden bardzo ciągły, bardzo klarowny przekaz, który no po prostu zachwyca. Jeżeli się w niego wejdzie, to jest to coś, co przerasta w pewnym momencie wyobrażenie. Często czytając list do Efezjan, bo go bardzo lubię, mam dwa takie listy ulubione, list do Hebrajczyków i właśnie ten do Efezjan, za każdym razem odkrywam coś i mówię, wow, Boże, co jeszcze jest zawarte w tym przekazie, który tutaj poprzez apostoła Pawła i jego predyspozycje, które apostoł Paweł oddał dla Ducha Świętego i przekazał Kościołowi. Bo wiecie, ja wiem, że Duch Święty jest w stanie wszystko zrobić, ale o wiele prościej było użyć predyspozycji apostoła Pawła do napisania listu do Efezjan niż na przykład apostoła Piotra. Apostoł Piotr też napisał listy, które są w Nowym Testamencie, ale sam Piotr podkreśla, że te wypowiedzi apostoła Pawła przerastają nawet jego zrozumienie. A więc, żeby to zgłębiać, żeby je poznawać, naprawdę potrzebujemy z modlitwą i ze świadomością obecności Ducha Świętego przystępować do tych tekstów. Przejdźmy dalej. List apostoła Pawła jest zestawieniem Bożych ustanowień określających właśnie duchowy status Kościoła, chrześcijanina, zarówno co do praw, jak i powinności i obowiązków. To rozwinięcie czy powtórzenie jak gdyby tej myśli, która została wcześniej w tej definicji konstytucji ujęta. Jeden z biblistów, którego cytat tutaj podaję, mówi tak, w nim, czyli w liście do Efezjan, tak zwanym liście do Efezjan, zostały zawarte nie tylko koncepcje i doktryny chrześcijańskie, ale także wspólne dla chrześcijaństwa i objawienia ogólnego. A więc pewne zasady, które ludzie niewierzący, ale chcąc mówić o godnym, czy porządnym, czy prawidłowym życiu, biorą pod uwagę i je stosują. A więc te wspólne dla chrześcijan i objawienia ogólnego z doktryny, koncepcje zostały tutaj w tym liście ujęte i przedstawione. Tło historyczne. Okoliczności powstania tego listu. Dzisiaj przejdę, być może zdążę, do tego, aby też jeszcze na krótko zająć się przynajmniej analizą, tą drobną egzegezą pewnej frazy, pewnych zwrotów. Ale zanim to chciałbym, że tak powiem, skupić się na tym, co właśnie w szkole średniej stanowiło moje zajęcia z języka polskiego. Tło historyczne i okoliczności powstania tego listu. Apostoł Paweł jest w tym czasie w Rzymie, jest osadzony w więzieniu. To jest ten list, jak kilka innych jeszcze, list do Kolosan, list do Filipian, co są po prostu listami tak zwanymi więziennymi. Apostoł Paweł pisze je właśnie w Rzymie.
Dalej, jeśli chodzi o Kościół, to był to czas, w którym utrwalały się fundamenty wiary. Bo czytamy o tym i w dziejach apostolskich, czytamy w listach, o tym, że ścierały się różne poglądy. Dochodzono do tego, co jest wartością konieczną dla Kościoła, dla chrześcijanina, dla dziecka Bożego w tej nowej rzeczywistości, w Chrystusie Jezusie, a co jest mniej istotne, co chociaż było ważne na przykład w judaizmie, było ważne w zakonie, czy zakonie w prawie. Był to więc czas utrwalania się tych fundamentów. W dziejach apostolskich czytamy nawet o synodzie, który się odbywa i były dyskusje prowadzone. Apostołowie zastanawiali się, co należy bezwzględnie przestrzegać, a czego niekoniecznie należy przestrzegać. I chodziło o to, że bardzo mocne ośrodki judaistyczne domagały się obrzezania, domagały się przestrzegania zasad. Dobrze, że przyjąłeś wiarą, jest zbawienie przez Jezusa Chrystusa, wszystko jest okej, ale musisz jeszcze to i to i to i tamto. I dopiero po przybyciu apostoła Pawła do Jerozolimy te sprawy przedstawił i wyjaśnił, argumentując tak dosadnie i klarownie, że całość postanowiła powiedzieć tak. Postanowiliśmy Duch Święty i my, że... I ktoś chce wiedzieć, jakie te postanowienia były. A więc w Kościele w tym czasie ścierały się różne poglądy. Czy te 2000 minionych lat i dzień dzisiejszy już jest wolny od tych właśnie okoliczności? No właśnie, ścierają się różne poglądy. Jedni uważają, że należy tak, a inni, że inaczej. Niby wszyscy zwracają uwagę na Ewangelię, na Jezusa Chrystusa, jednak odmienność tych poglądów sprawia, że czasami ludzie czują się troszeczkę zagubionymi. Gdzie jest ta prawda, ta bezwzględnie czysta prawda? Ja nie chciałbym powiedzieć, że będę mówił wyjątkowo czystą prawdę, ale chcę na miarę mojego poznania konstytucji Kościoła, a więc listu apostoła Pawła do Efezjan, będę chciał te zasady utrwalone, obowiązujące, bezwzględnie ustanowione przez Boga jako podstawowe, niezmienne i nienaruszalne. A wszystko inne jest dodatkiem, który być może jest i ważny, ale na pewno pięciorzędnym, jeśli chodzi o zasady. Więc zasady wiary, utrwalanie fundamentów, to rzecz bardzo istotna. Był to również czas dla Kościoła, kiedy ten list był pisany, że narastało prześladowanie ze strony władzy świeckiej, jak i również środowisk religijnych. Żydzi, którzy nie uznali w Jezusie Chrystusie Mesjasza, prześladowali tych, którzy to zrobili, którzy zaczęli wyznawać, że należą do tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Dziś słyszymy, że to są tak zwani mesjańscy Żydzi. No, mam z tym zawsze problem, z tymi mesjańskimi Żydami, bo tych właśnie mesjańskich Żydów Biblia nazywa chrześcijanami. Nie tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa z pogan, najpierw nazwano chrześcijanami. To w Antiochii, w zborze, do którego apostołowie wysłali Barnabę, tam wyznawców Drogi Pańskiej, zwolenników Drogi Pańskiej nazwano chrześcijanami. A kto tam był? Tam byli sami Żydzi. To byli po prostu Żydzi, którzy narodzili się na nowo, którzy przyjęli
wiarę, że oto Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego i że jest Mesjaszem. I oni zostali nazwani chrześcijanami. Nie wiem, dlaczego dzisiaj ci sami ludzie wstydzą się słowa chrześcijanin. Czy tylko dlatego, że poganie dołączyli? Byłoby to troszkę trudne dla mnie, przynajmniej do zrozumienia. A więc były to również prześladowania, tarcia ze strony władzy świeckiej, jak i ze środowisk religijnych, judaistycznych i pogańskich. Bo poganie również prześladowali wyznawców Jezusa Chrystusa. Poganie, którzy mieli wielobóstwo, którzy każda rodzina miała praktycznie swojego Boga, a wyznawała bogów danej okolicy i tak dalej. Także nie było łatwo. To był trudny czas dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Również zaczęły się wewnątrz problemy w Kościele. Zaczęły się pojawiać tendencje separatystyczne. Pękanie, rozdział, podział. Czy ja tylko mówię o Kościele pierwotnym? Czy my nic nie słyszymy i nie wiemy o tym, że do dnia dzisiejszego kościoły ewangeliczne potrafią się dzielić, nie zgadzać, różnić jeden na drugiego bardzo czasami niewybrodnych określeń używać? No właśnie, zaczęły się wtedy te sprawy i były to takie tendencje separatystyczne. Nie będziemy się z nimi spotykać. Idziemy i tworzymy nową społeczność. Będziemy zakładać taką prawdziwie wierzących ludzi. I nie jest to świadectwem dla tych, którym mamy głosić Ewangelię, że zwycięstwo w Jezusie Chrystusie i Ewangelia rzeczywiście jest prawdą, która wyzwala, która prowadzi drogą miłości i społeczności do Boga. No dobrze, przejdźmy dalej. Na powyższe zjawiska, które tutaj wypisałem, wskazuje właśnie treść tego listu. Wątek jedności jakże mocno jest podkreślany w tym liście. W innych listach również jest mowa o jedności. Ale w tym liście wyjątkowo mocno wątek jedności, spójności ciała Chrystusowego, Kościoła jest akcentowany. A więc ta konstytucja mówi, że w Kościół Jezusa Chrystusa jest spójnym, że jesteśmy jednym ciałem. Jedna wiara, jeden chrzest, jeden Pan. Czwarty rozdział od początku tego listu. Bardzo mocne określenia. I to jest ustanowienie konstytucyjne. Bracia i siostry, drodzy słuchacze, chcę wam powiedzieć, że często jakiś przepis kodeksu cywilnego, gdy przekroczysz i ktoś tego nie zgłosi, nie ponosisz konsekwencji. Ale jeżeli złamiesz konstytucję, to zobaczcie, jakie się robi ferwor w tej złamaniu konstytucji, z którą mamy do czynienia w polityce. A łamanie konstytucji duchowej, myślicie, że ujdzie płazem? Że będzie to takie miał chwilę słabości i inaczej sobie pomyślał? To jest konstytucja ustanowiona przez samego Boga dla Kościoła. Dlatego warto na to zwracać uwagę. Popatrzmy na adresatów, na odbiorców. Do kogo był kierowany ten list? Bo to też jest istotne. I też na podstawie treści tego listu możemy stwierdzić następująco, że jest to kierowane ustanowienie, ta konstytucja, ten przekaz jest kierowany do dojrzałych w wierze chrześcijan i zaznaczam tutaj głównie wywodzących się z pogan. Bo lustrzanym niejako
przekazem do wierzących w Jezusa Chrystusa, Żydów, jest list do Hebrajczyków. Te dwa listy praktycznie traktują o tym samym, tylko że Żydom wyjaśnia się, co było w zakonie zapowiedzią tego, co jest teraz, o czym poganie nie mieli żadnego pojęcia. I gdyby poganom tłumaczyć system ofiar, kapłaństwa i tak dalej, to było dalekie i w ogóle nie do pojęcia. I dlatego list do Efezjan kieruje swój przekaz do pogan, aby poganom, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, przekazać tą główną zasadę, podstawowe wartości przyjęcia Ewangelii. To jest bardzo ważne, aby na to zwrócić uwagę. A więc do dojrzałych w wierze chrześcijan. W tym liście nie znajduje się na przykład wyjaśnianie jakichkolwiek zjawisk, procedur, które miały miejsce, które były praktykami na przykład w Starym Testamencie. Tam takich rzeczy nie znajdziemy. Nie znajdziemy, nie będzie tam nic wyjaśniane. Natomiast w liście do Hebrajczyków jak najbardziej wszystko jest wyjaśniane krok po kroku, aby Żydzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, mogli, że tak powiem, odpocząć w tej wierze, że oto rzeczywiście takie zapowiedzi już były przez proroków i wykonały się w Chrystusie. No dobrze, dalej. Dochodzimy do kwestii, która jest pewnym problemem, czy nie jest problemem, ale chcę na nią zwrócić uwagę. Dlatego, że ten zwrot pros Efezjus, czyli do Efezjan, nie występuje w najstarszych kopiach, które znaleziono. Te późniejsze kopie zawierają właśnie ten zwrot pros Efezjus. Natomiast te najwcześniejsze, które zostały później odkryte, okazuje się, że zawierają zwrot do dojrzałych w wierze chrześcijan i jest przerwa i potem dalej jest kontynuowana myśl. Jakie to ma znaczenie? Ojcowie Kościoła pierwszy wiersz tego listu znali w takim brzmieniu. Paweł, tak jak mówię, wykropkowane, do świętych i wierzących w Chrystusa Jezusa. Nie był to skierowany list bezpośrednio, że tak powiem, nie zawarte było do Efezjan. Za chwilę też powiem dlaczego. Bardzo mocno rozpowszechniona jest idea, teoria, że list do Efezjan jest listem otwartym. Czyli takim, który mają przeczytać wszyscy. Należy się on do przeczytania wszystkim. Nie jest adresowany konkretnie do kogoś. Tak na przykład list do Koryntian. List do Koryntian odpowiada na szczególne pytania czy problemy, które się pojawiły w tym zborze. Czy inne listy, które apostoł Paweł pisze, no to pojawiają się tam napomnienia. A napominam tego, a tamtego, żeby przestał to, a ta, żeby przestała plotkować, a ta, żeby się pogodziła z kimś tam, wyjaśnia pewne rzeczy. W liście do Efezjan czegoś takiego nie ma. Bo to jest konstytucja. To jest coś, co jest naczelną zasadą, która funkcjonuje dla chrześcijaństwa. A więc ten list właśnie nosi cechy listu otwartego. Brak w nim osobiście kierowanych pozdrowień czy napomnień. W każdym liście apostoł Paweł kończy pozdrawiam tego i takiego, i tamten dom, pozdrówcie i pozdrawia. Tych pozdrowień czy napomnień w tym liście nie ma. Dalej, tylko ten list powiedzmy do Efezjan, bo tak go mamy przyjęty w kanonie naszej Biblii,
Chociaż Marcjan w drugim wieku inaczej tytułował ten list, za chwilę o tym powiem. Kościół, to słowo Kościół, tylko w tym liście występuje jako słowo odnoszące się do Kościoła powszechnego, nie lokalnego. Kościół Filadelfia w Bielsku-Białej to kościół lokalny, należący do Kościoła powszechnego. A więc Kościół Jezusa Chrystusa obejmuje Filadelfię. Amen. Obejmuje również lokalny kościół w Filadelfię w Bielsku-Białej, ale Filadelfia nie jest kościołem powszechnym. Tutaj natomiast w liście do Efezjan, kiedy znajdziemy słowo kościół, eklezja, występuje on w znaczeniu powszechnym. A więc nie jest to do Koryntian, nie jest to do Rzymian, nie jest to do Tesaloniczan, do Filipian, do Kolosan, czy jeszcze do wielu, wielu innych. Ważne, żeby na to zwrócić uwagę. Ważne też jest, aby zwrócić uwagę na to, co zostało zawarte w liście do Kolosan w 4 rozdziale, w 16 wierszu. A gdy ten list zostanie u was odczytany, dopilnujcie, aby został odczytany także w kościele w Laodycei. A ten z Laodycei i wy przeczytajcie. Czyli widzimy, że apostoł Paweł napisał więcej listów niż mamy w naszych Bibliach. Nie mamy listu do Laodycei. Nie pojawia się nigdzie ten zwrot. Jest to pewnego rodzaju zagadnienie, na które ci, którzy przeżywają ten, analizują te teksty, zwracają uwagę. Więc przypuszcza się, że jest to list ten, który czytamy, który jest zaadresowany do Efezjan, listem do Laodycei, o którym wspomina apostoł Paweł właśnie w liście do Kolosan. Kiedy nastąpiła ta zmiana adresu? Czy z jakiego powodu nastąpiła zmiana adresu? W starożytności funkcjonowała taka zasada, że brak listu i ten brak listu, tego adresu do Laodycei zawdzięcza Laodyceja tak zwanej zasadzie damnatio memoria, czyli wymazanie z pamięci. Bohater rzymski, któremu nawet postawiono pomniki w różnych miastach, był zasłużonym obywatelem. Ale w pewnym momencie swego życia zrobił coś, co w oczach rządzących po prostu było obrzydliwe. Zasługiwał na tak zwane damnatio memoria. Co robiono? Najczęściej, że jeżeli głowa tego posągu była podobizną tegoż bohatera, to ją po prostu urywano, a z cokołów wymazywano jego imię. Dzieło sztuki pozostawało dalej dziełem sztuki, ale nie nosiło już imienia tego bohatera. Popatrzmy na objawienie Jana. Do anioła kościoła w Laodycei napisz. Oto, co mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek Bożego stworzenia. Wiem o twoich czynach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A ponieważ jesteś letni, nie gorący i nie zimny, wypluję cię z ust moich. I stąd przypuszczenie, że Laodycea została poddana właśnie tej zasadzie damnatio memoria, czyli została wymazana, a jej miejsce zajął wiodący w Azji Mniejszej zbór w Efezie.
Bo ten właśnie zbór w Efezie oddziaływał na wszystkie pozostałe zbory. Zresztą w objawieniu Jana, gdy Jan ma pisać do 7 zborów swoje listy, do którego zboru zaczyna? Ktoś wie? Który jest pierwszym listem w objawieniu Jana? No do Efezjan. Do anioła zboru w Efezie napisz. I pomimo tej wiary, którą tam się podkreśla, pomimo wielu innych rzeczy, że nie lubią Nikolaitów i tak dalej, jednak im wytknięto co? Brak pierwszej miłości. Więc ten pierwszy list, zbór do Efezjan, czy zbór w Efezie miał taki wpływ na cały region. Boże, daj, aby Filadelfia miała wpływ na cały region. Na jak najszerszy obszar. To jest ważne, abyśmy tak żyli i tak funkcjonowali, aby nie zostawały po nas niektóre tylko wspomnienia, a w przyszłości w wyniku damnatio memoria. A było coś tam, jakaś grupa, ale już nie warto wspominać. To jest bardzo ważne, abyśmy tak funkcjonowali, aby ta zasada nas nie dotyczyła. Czy tak rzeczywiście było? Nie wiem, ja nie twierdzę. To nie są dogmaty, które chcę przekazywać i w to nie trzeba wierzyć. Ale niech to poszerzy kontekst, gdy będziesz czytać list do Efezjan, abyś wiedział, że to, że tam się pojawiło później ta nazwa do Efezjan, nie była ona na samym początku. Zresztą jeszcze do tego też będziemy wracać. Wspomniałem Marcjona z II wieku, ojca Kościoła. On właśnie w swoich pismach używa zwrotu list do Laodycei i cytuje list do Efezjan. Ten, który my znamy, treść tego listu, który my mamy jako list do Efezjan, Marcion cytuje jako list do Laodycei, więc jest to jakiś przyczynek do tej zasady, że nie jest to jakieś wyssane z palca. Popatrzmy dalej na autora listu. Oczywiście powszechnie uznanym za autora jest apostoł Paweł. Co do tego nie ma praktycznie żadnych wątpliwości, chociaż są też pewne spostrzeżenia. Ten list, jak pokazuje, podaje jego imię, zresztą wszystkie jego listy, jak już powiedziałem. Nikt inny nie miał tak rozwiniętej wizji Chrystusa i Kościoła, jak apostoł Paweł. Do dzisiaj są grupy, które nie bardzo lubią apostoła Pawła, szczególnie ze środowisk żydowskich. Wręcz odmawiają mu czci i godności wiary, bo po prostu nie mogą się pogodzić, jak dalece apostoł Paweł stawia Kościół, w którym są poganie i Żydzi i w tym odnowieniu nie ma podziału. Nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma Scyty, nie ma wolnego i nie ma niewolnika. Znacie ten tekst? To jest wizja apostoła Pawła, ale to do dziś nie pasuje wielu ludziom. Jak to? My, naród wybrany i poganie obok nas? No, coś takiego. Nie, nie. To jednak jest różnica i my musimy swoją godność zachować, a oni to najwyżej gdzieś tam w krużgankach dla pogan mają swoje miejsce. Nie. Apostoł Paweł wyraźnie pokazuje, co zostało mu objawione. I to jest unikalne, coś tak doniosłego, że gdy będziemy to czytać, gdy będziecie to czytać, ja zachęcam, że następnym razem, gdy będziemy już przyglądać się bliżej tekstom pierwszego, drugiego rozdziału, zachęcam, byście przyszli na ten wieczór po przeczytaniu przynajmniej tych dwóch rozdziałów.
po przeczytaniu nie tylko jak lektury, ale po przeczytaniu z modlitwą, aby mieć swój ogląd już na to, co tam napisane. Nikt inny też nie był tak klarownie o tym pisać wówczas. Jednak zastanawia kilka takich spostrzeżeń. No bo popatrzcie, apostoł Paweł praktycznie nigdzie nie spędził tyle czasu, co w Efezie. A więc miał mnóstwo znajomych, był bardzo lubiany, znał się z nimi po imieniu i pisze list do Efezjan i nie wymienia ani jednego z nich. Czy nie jest to dziwne? Nie pozdrawia nikogo z nich. No nie pozdrawia. Dalej, był w Efezie przez 3 lata, a popatrzmy na te wersety. Dlatego ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Panu Jezusie i miłości do wszystkich świętych. Czy nie brzmi to dziwnie? Pamiętacie, jak przybył do Efezu? Czy przyjęliście Ducha Świętego uwierzywszy? Nie, myśmy nawet nie słyszeli, że jest Duch Święty. Dzieje apostolskie, 19 rozdział od początku. I dlatego im wyjaśnił, czym jest chrzest, że chrzest, przynajmniej jakbyście, bo zaraz Peter mówi, nie słyszeliście o Duchu Świętym, to jak zostaliście ochrzczeni? No przynajmniej przy chrzcie byście usłyszeli w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niektórzy dzisiaj negują tą kwestię, że to nie, nie, tak nie jest. Ale 19 rozdział dzieł apostolskich daje temu kłam. Bo jak nie słyszeli o Duchu Świętym apostoł od razu, to jak wy ochrzczeni jesteście? Mówię, a my jesteśmy ochrzczeni chrztem Janowym. A, to zupełnie wyjaśnia sprawę. No dobrze, ale my wracamy do kontekstu. Był w Efezie i on mówi, ja usłyszałem o wierze waszej. Dalej jest następna sprawa. Bo zapewne słyszeliście o zadaniu danym mi z łaski Boga dla waszego dobra, że za sprawą objawienia została mi oznajmiona tajemnica, jak to uprzednio pokrótce opisałem. 3 lata był wśród nich. W ciągu tych 3 lat dokonała się rewolucja w Efezie. Spalone zostały wszystkie, albo prawie wszystkie, albo mnóstwo ksiąg ku czci Diany, czy Diana to było greckie, a Artemiza? Artemiza. Rzymska bogini, a dotyczyło tej samej. W każdym razie naruszone zostały świętości w Efezie. Bo tam działał, funkcjonował apostoł Paweł. A on teraz pisze, bo zapewne słyszeliście. Chwileczkę. Nie przeżywaliście tego? Gdzie byliście, gdy to się wszystko działo? To jest pewien przyczynek, który daje do zrozumienia, że jednak ten list chyba do Efezjan tak wprost nie został napisany. Ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Jego nie uwłacza to jego duchowemu bogactwu i wartości dla nas, bo jest to, przypominam, konstytucja. Konstytucja Kościoła. Przesłanie tego listu, jak już powiedziałem wcześniej, jest skierowane do wierzących z pogan, a zbór w Efezie w większości bazował na ludziach pochodzących z judaizmu, na Żydach, nawróconych Żydach, którzy byli w rozproszeniu, którzy byli w diasporze. Usłyszeli o Jezusie i przyjęli wiarą zbawienie, które on dokonał, uznając go za Mesjasza. A więc to kolejny taki przyczynek, który tutaj daje do myślenia. Styl i język tego listu też jest troszkę inny niż pozostałych listów apostoła Pawła. Ktoś powiedział tak. Listy Pawła
są jak rwące potoki, zaś ten jest jak wolno płynący strumień wśród wysokich brzegów. I cechą charakterystyczną tego listu jest to, że to jest taki traktat teologiczny i ma bardzo długie zdania. Są tacy ludzie, którzy pisząc jakiś tekst mają wielokrotnie złożone zdania. Wyobraźcie sobie, że oprócz tej preambuły, tych pierwszych dwóch wierszy w pierwszego rozdziału, cały pierwszy rozdział to są dwa zdania. A więc pierwsze zdanie ciągnie się od trzeciego wiersza do czternastego, a potem od 15 do 23 ta modlitwa, którą apostoł Paweł zanosi i pisze, to jest drugie zdanie i na tym kończy się ten pierwszy rozdział. Oczywiście, gdy apostoł pisał ten list, to nie dzielił tego na wiersze ani na rozdziały, ale te dwa pierwsze zdania to cały rozdział. To też warto wiedzieć. Apostoł Paweł nie miał zwyczaju takich długich zdań. Są jednak okoliczności, które to wyjaśniają, bo wyobraźcie sobie Pawła, który z jednego miejsca na drugie, z Ewangelią, tu go prześladują, tam go kamionują, tu przepędzają, tu ucieka, ciągle w ruchu, ciągle w jakichś rozterkach i pisze listy na żywo, szybko, tu wyjaśnia, tam odpowiada. A teraz wszystko jak gdyby stanęło, jest w tym domowym więzieniu w Rzymie, ma dużo czasu, ma dużo społeczności niezakłóconej z Bogiem i pisze. Zupełnie ten styl odpowiada takiemu spokojowi otoczenia, w którym się znalazł, bo był to czas bardzo błogosławiony dla Kościoła poprzez to, że apostoł tam się właśnie znalazł. Czas i miejsce napisania tego listu. Powstał w okresie uwięzienia Pawła, o czym było już mowa i o tym traktują wiersze, trzeci rozdział, pierwszy wiersz i czwarty rozdział, pierwszy wiersz. Paweł przyznaje się, że jest więźniem. Występuje też ścisły związek między listami Efezjan, Kolosan i do Filemona. Nie wymieniam tutaj listu do Filipian, ale te wszystkie powstały w latach 60-61, bo te trzy były wysłane przez Tychikosa, podaję to tłumaczenie, i Onezyma. Onezym to wracał właśnie do Filemona, do swojego pana, jako niewolnik, który uciekł. Dalej struktura i główne wątki. Poświęćmy chwilę jeszcze uwagi temu. A więc pierwsze trzy rozdziały listu do Efezjan to pozycja chrześcijan. Opisana jest pozycja chrześcijanina w Kościele Jezusa Chrystusa. Pozycja chrześcijanina. Efezjan 3:6, a więc 4, 5 i 6 rozdział, to są powinności chrześcijanina. I następna sprawa, z której z tego wynika, te pierwsze trzy rozdziały przedstawiają nam to, co Bóg zaplanował i co wykonał, aby zbawienie mogło stać się udziałem, aby powstał Kościół, aby mógł on funkcjonować i jakie jest miejsce dla poszczególnych nacji w tym Kościele. To wszystko przygotował Bóg. I to jest gestia Bożego działania w tym pierwszych trzech rozdziałach. Natomiast w tych trzech następnych rozdziałach to jest gestia działania chrześcijan, czyli moja i twoja. I wiecie, co zauważam? U siebie najpierw, ale potem w duszpasterskich rozmowach najczęściej się pojawiała sprawa pewnej zamiany. Że to, co zrobił Bóg, to my się o to chcemy modlić.
A to, czego Bóg oczekuje, że mamy zrobić, to też się chcemy modlić, ale żeby Bóg to wykonał. Panie Boże, spraw, abym zdjął z siebie ten stary płaszcz. Zewleczcie z siebie starego człowieka, jest napisane, i tam mimo, z modlitwą wiary. Zewleczcie starego człowieka ubranie. Kto kłamie, niech przestanie kłamać, a kto kradnie, to przynajmniej niech się stara, żeby nikt nie zauważył. Nie. Kto kradnie, niech przestanie kraść. Żony, mężowie, Panie Boże, sprawa, by moja żona. O, wiecie, ja dziękuję za moją żonę, bo Bóg sprawił, że możemy być razem i że nam jest dobrze. Ale to jest moja, twoja odpowiedzialność. A więc gdy będziesz czytał pierwszy rozdział, drugi i trzeci listu do Efezjan, pamiętaj, to nie są teksty i nie są powody do tego, abyś teraz na kolanach ze łzami błagał Boga, żeby to zrobił, bo On to zrobił. To jest to, co Bóg dokonał. Ale jak zaczniesz czytać trzeci, znaczy czwarty, piąty i szósty rozdział, to zabierz się do roboty. To weź sobie to do serca i czytaj po kolei, jakie powinności konstytucja od ciebie wymaga. To jest bardzo ważne, żebyśmy na to zwrócili uwagę. Te pierwsze trzy rozdziały to jest sfera wiary. I to, co Bóg przygotował, to powinniśmy przyjąć wiarą. Słynny werset, który podkreślamy, tylko wyrwany nawet z kontekstu z drugiego rozdziału, dziesiąty. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy zbawieni, tak? No ale Panie, no jak to tak może być? Tak z łaski, tak. To nie pasuje, to jest wbrew naszej logice. To ja muszę się jednak zasłużyć troszkę. Nie. Jak zaczniesz czytać czwarty rozdział, na samym początku, to się od razu dowiesz. Postępujcie na miarę waszego powołania. Wow. Panie Boże, spraw, abym na miarę swojego powołania umiał chodzić przed Tobą i wobec ludzi. O, okropna. Powiem Ci, modlitwa na pewno nie zostanie wysłuchana. Jestem o tym przekonany. Bo to, co mamy wierzyć, to powinniśmy wierzyć. A co czynić, to powinniśmy czynić. I nie zamieniajmy tego. Bo zamiany tego typu prowadzą na manowce. Prowadzą do braku rezultatów. A więc sfera wiary i sfera uczynków. Więc zobaczcie, jak ważne jest uświadomienie sobie chociażby takiej struktury tego listu. Od razu będziesz wiedział, w którym miejscu na co zwrócić uwagę. Popatrzmy dalej. To już bardziej zaczyna wchodzić w teologię, ale robiłem ten list i w Warszawie na WST, tyle, że tam mi dali 40 godzin, a nie 3 środy. No, ale wiadomo, że tutaj nie będę prowadził 40 godzin z listu do Efezjan, bo byłoby tutaj coraz mniej ludzi. Dobra. Wątek chrystologiczny i wątek eklezjologiczny. Więc wątek chrystologiczny, czyli nauka o Chrystusie. List do Efezjan jest właściwie jednym z podstawowych źródeł, którym nauka o Chrystusie, czyli część teologii systematycznej, bazuje. Jest jednym z głównych źródeł tej nauki o Chrystusie, czyli chrystologii. A wątek eklezjologiczny o Kościele, nauka o Kościele, to z rozdziału 3 do 6. Też wątek warty
przestudowania i prześledzenia właśnie z punktu widzenia teologicznego. I przeszliśmy do kluczowych słów. Na pewno na plan pierwszy wybija się kluczowe słowo, jakim jest w nim. To słowo w nim, w liście do Efezjan, zresztą to słowo, ten zwrot występuje w wielu innych miejscach też, ale w tym liście jego zagęszczenie jest tak duże, nie wiem, kilkanaście, a może do 20 razy występuje i bardzo dużo w pierwszym rozdziale. Następnym takim słowem kluczowym to słowo wraz, razem. Wraz z Nim, z Chrystusem zostaliśmy posadzeni na okręgach niebieskich. Wraz z Nim, nie osobno. Wraz z Nim, razem. Dalej, wątek jedności, o którym mówiłem, że gdy powstawał, ta jedność była atakowana i ona jest do dzisiaj atakowana. Dlatego, że jeśli przeciwnikowi Boga i nas uda się jedność naruszyć, to wtedy jest po chrześcijaństwie, wtedy jest po kościele, wtedy to już są tylko namiastki, coś, co stwarza pozory, ale skutków brakuje. I dlatego to ważne jest, aby pamiętać, że to jest też kluczowe słowo. I w okręgach niebieskich to występuje również kilka razy. Jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich, toczymy walkę w okręgach niebieskich. Kluczowy werset natomiast, no to są subiektywne sprawy. Gdzieś najczęściej w materiałach, z których korzystałem, pojawiał się najczęściej właśnie list, 4 rozdział, 13 wiersz, przeczytajmy go. Bóg uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusowego. I teraz ten werset. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. Nie, że jedni wierzą sobie w jedno, drudzy w drugie, ale aż dojdziemy wszyscy. Do tego są powołani wcześniej apostołowie, prorocy, ewangeliści, pastorzy, nauczyciele. To właśnie w tym liście jest zawarte. I na koniec, jako próbkę tego, co będziemy robić dokładniej, jeśli dane to będzie nam, mi, kontynuować, chciałbym zwrócić uwagę na ten zwrot w nim, skoro tak najczęściej się on pojawia. Czy znalazłeś się w nim? Ja zadałem sobie to pytanie. Kiedy ja znalazłem się w Chrystusie? Czy jestem w nim? Kiedy zostało zapisane twoje imię w Księdze Życia? Wtedy, kiedy uwierzyłeś, narodziłeś się na nowo, tak? Moje też. Ale kiedy znalazłem się w nim? Jak poznać, czy jestem w nim, czy jesteś w nim? Wiecie, kiedy w nocy się przebudziłem, stanął przede mną obraz. Jeżeli przyjedziesz tutaj, czy przyjdziesz na Lotniczą 19 i staniesz przed kościołem i obserwator będzie robił ci zdjęcie z ulicy, czy będzie patrzył na ciebie, to będzie widział ciebie i będzie widział kościół. Ale jak wejdziesz do kościoła, czyli jak znajdziesz się w nim, to co zobaczy obserwator?
zobaczy kościół, zobaczy budynek. Znajdziesz się w Nim, jesteś w Chrystusie, a ile jeszcze Ciebie widać? A ile mnie widać? To jest pytanie, które wynika z tego w Nim. Co zrobiłeś, aby znaleźć się w Nim? To stało się tak łatwo? Panie Jezu, uznaję Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Hop, jestem w Nim. Jezus w Ewangelii Jana w 15 rozdziale używa takich słów: kto trwa we mnie, a ja w nim. Zobaczcie, ta sama myśl. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc. A lubisz śpiewać tą piosenkę: prócz liści nic, Panie. Dar, który dostałem, zakopałem. No wreszcie, no nie straciłem go, więc masz to, co twoje. Ależ nagroda spotka cię, tak? Pamiętasz to, co spotkało tego sługę? Bo ten, kto trwa we mnie, mówi Jezus, a ja w nim, przynosi owoc. To jest konkretny miernik, to jest miarka. Przyłóż to do swojego życia duchowego. Popatrz na te owoce i będziesz widział. Czy jesteś w nim, czy jesteś obok? Albo jesteś tak jak, tu chyba nie ma na sali takich, którzy pamiętają, jak tramwaje jeździły w Bielsku. Jest ktoś? Mirek, pamiętasz? Nie. Były dwie linie. Wiecie, jak jeździli wtedy ludzie tymi tramwajami? Ktoś pamięta? Środek był pusty. Ale największym zaszczytem było być na ostatnim schodku i trzymać się tej rączki. Byłem w tramwaju? Teoretycznie tak. Ale wystawałem z tego tramwaju. Pociągi do Żywca w ten sposób też jeździły. Takie winogrona, jak szczególnie po 14 ludzie wracali do domu. Pamiętam, ja się zastanawiałem, jak oni się zmieszczą w tunelu. No bo tak wisieli na zewnątrz. Właśnie, znaleźć się w nim. Przestajesz być widoczny. A widoczny jest ten, w co wszedłeś, w czym się znalazłeś. Pamiętacie? Pamiętacie? Chcę wrócić do następnego apostoła Pawła. A jednak cokolwiek mogłoby przynieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Znaleźć się w Jezusie Chrystusie to nie jest proste wyznanie. Panie, uznaję Cię, że jesteś moim Panem. I już jestem w Tobie. Aha. Zobacz, jaką cenę płacił apostoł Paweł, żeby znaleźć się w Nim.
Wszystko, co było największą wartością i podziwu godnym, inni patrzyli na jego wykształcenie, na jego pochodzenie, na jego przynależność kastową. Faryzeusz z faryzeuszy. Wow, gdybym mógł takim być. A mówi, to wszystko uznaję za śmiecie, za gnój. Po co? Bylebym się mógł znaleźć w Nim, bo razem z tymi rzeczami nie mogłem się znaleźć w Nim. I dlatego to wszystko odrzucił, aby znaleźć się w Nim. Zadałem sobie pytanie, jaką cenę zapłaciłem, czy płacę za to, żeby być każdego dnia w Nim. Żeby to nie mnie, nie moje rzeczy, nie moja postawa, ale Chrystus był widoczny. Aby w kolejce w sklepie widziano, że to ktoś inaczej zachowujący się. Panie, co z Panem jest? Przecież ta Pani weszła wcześniej przed Pana, a nie było jej tutaj. W porządku. Mi się też śpieszy, ale zdążę. Niepojęte czemu. Bo jestem w Nim. I takich sytuacji na co dzień możesz mieć wiele. Jeśli jesteś w Nim, to będzie widoczne. Co będzie widoczne? Jezus będzie widoczny. Wychodząc z Ewangelią do swoich najbliższych w domu, do swoich sąsiadów, jeśli będziesz... Ja uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, a wy pokutujcie, bo inaczej piekło na was czeka. Nie zobaczą Chrystusa, ale gdy znajdziesz się w Nim, gdy będziesz w Nim, albo tak jak Jan Chrzciciel powiedział, mnie musi ubywać, bo to jest proces. To nie jest takie, że pewnego dnia hop, byłem i już mnie nie ma. To jest proces. I Jan Chrzciciel miał tego świadomość. Mnie musi ubywać, ale On musi we mnie rósć. I im bardziej On we mnie wzrasta, tym mniej ja jestem widoczny, ale tym bardziej jestem w Nim. I oto, drodzy, chcę się modlić i oto prosić Boga, aby ta cena, która wcale nie jest taką łatwą, która wcale nie jest taką prostą, była do zapłacenia przeze mnie, była zapłacenia przez Ciebie, abyśmy byli w Nim. A wtedy owoce będą obfite. Niech tak się stanie. Amen.